Mniej energii będą zużywać kolejne budynki powiatowe. Inwestycje prowadzące do tego efektu wykonane w ostatnich latach kosztowały blisko 4 300 000 zł. Na ich realizację powiat dzierżoniowski pozyskał 1 600 000 środków zewnętrznych. W drugim etapie podjęliśmy termomodernizację w 3 obiektach, to jest Liceum Bielawskie, Zespół Szkół nr 1 i drugie liceum. Koszt tej termomodernizacji to 4,3 miliona złotych. Cel przede wszystkim jeden, drożeje energia, w związku z tym chcemy oszczędzać. Żeby oszczędzać, trzeba troszeczkę zainwestować. Te prace termomodernizacyjne w obiektach szkolnych obejmują między innymi docieplanie dachów, stropów, ale też i wymianę centralnego ogrzewania, w niektórych obiektach kotłownie, niektóre obiekty docieplane były ściany, no i przede wszystkim wymiana okien i drzwi. Są to spore inwestycje, ale przynoszące określone rezultaty. Po pierwszym etapie termomodernizacji oszczędności sięgają nawet 45%, a te pieniądze powiat chce przeznaczyć na kolejne remonty. Te oszczędności, które uzyskujemy, chcemy przeznaczać na kolejny etap, do którego się przygotowujemy. Chcemy między innymi termomodernizację robić w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Piławie Górnej. Budynek starostwa chcemy też docieplać i Dom Pomocy Społecznej w Bielawie. Także sporo tych środków chcemy wydać na ten cel. Powiat dzierżoniowski ma szansę na pozyskanie jeszcze blisko 400 000 zł.